się, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na dosyć długą, ale myślę, że bardzo ciekawą recenzję, ponieważ testujemy sobie cooler, chłodzenie procesora od Zalmana, dokładnie model FX100 The Cube czy The Cube Series. Jest to chłodzenie całkowicie pasywne, dlatego moim zdaniem ta recenzja będzie ciekawa i zresztą inna od pozostałych. Jeżeli chodzi o samo chłodzenie, ma również możliwość instalacji opcjonalnego 90 mm wentylatora i na Waszą prośbę z rozpakowania również takie testy sobie przeprowadzimy, jak to chłodzenie sprawdza się z takim wentylatorem, zarówno na tych standardowych taktowaniach oraz po OC do poziomu 4,4 GHz i napięcia 1475 V. Tak więc, moi drodzy, nie przechodząc tutaj do dalszych dywagowań na temat samego chłodzenia, zapraszam Was na testy praktyczne. Słowem wstępu, jeszcze takiego dłuższego, od razu wyjaśnię Wam. Dzisiaj będzie trochę inne podejście do samego testu. Bardzo podobne będzie później we wszystkich następnych coolerach. Natomiast tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o pomiar głośności, to chłodzenie jest chłodzeniem pasywnym. Dlatego nie będziemy wykonywali żadnego pomiaru głośności, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu, bo samo chłodzenie żadnego hałasu nie generuje. Zrobimy również na Waszą prośbę testy z wentylatorem. Tutaj, moi drodzy, po zdjęciu tej zaślepki takiej możemy zainstalować sobie 90 mm wentylator. Jako, że to nie jest jedna z najpopularniejszych konstrukcji wentylatorów na chwilę obecną, no bo mamy albo 120, albo najlepiej 140, które mają większy przepływ powietrza, niższą głośność pracy, bo i same łopaty się obracają wolniej od tych 90 mm wentylatorów. Nie są najpopularniejsze i ja nawet powiem Wam szczerze, że nie mam żadnego takiego nowego, ani przyzwoitego, ani cichego wentylatora. Więc korzystam tutaj ze starego wentylatora jeszcze od Silent Wing PC z 4-pinowym podpięciem PWM. Dlatego też nie będę robił wtedy pomiarów głośności. Kolejna rzecz, dlaczego tych pomiarów nie będzie w przypadku zastosowania wentylatora, myślę, że jest oczywista, bo tu zależy przede wszystkim od tego, jaki wentylator sobie zainstalujemy i to nie jest wtedy pomiar głośności pracy samego chłodzenia, tylko tego wentylatora, który tutaj założyliśmy. Jeżeli chodzi o pomiary temperatury, to jestem po części w zasadzie zmuszony zrobić pomiary głośności, temperatur z włączonymi wentylatorami w obudowie. Jak widzicie, tutaj mamy Bitwa Enixa Colossus. Są zainstalowane specjalnie nawet dwa 200 mm wentylatory, czyli tak jak oryginalnie są w tej obudowie. Jeden na froncie oraz jeden na topie obudowy. Ja tutaj miałem swego czasu zainstalowane same 140 zamiast tych 200, żeby było ciszej, bo one do najcichszych też nie należą. I jest jeszcze dodatkowo jeden wyciągający powietrze z obudowy 140 mm na tyle. Te wentylatory będą wszystkie pracowały, ale na najniższej prędkości obrotowej, bo wiadomo, ktoś, kto kupuje pasywne chłodzenie, no nie chce, rzecz jasna tutaj, żeby no komputer mu głośno chodzi przez wentylatory zainstalowane. Natomiast dlaczego nie będzie pomiaru z wyłączonymi wentylatorami? Tutaj niestety, ale samo chłodzenie sobie po prostu nie jest z tym procesorem poradzić nawet na stokowych taktowaniach. Czyli jeżeli mamy włączony normalnie tryb turbo i ustawione oryginalne taktowanie FX6300, na te 3,5 GHz, to po prostu przy obciążeniu, i to nieważne czy OCCT czy Prime'em, te temperatury rosną tak wysoko, że po prostu prędzej usmażymy sobie procesor, niż będziemy w stanie tutaj zmierzyć realną wydajność jakąś tego coolera. Oczywiście przy wyłączonych zabezpieczeniach termicznych. Jeżeli te zabezpieczenia termiczne mamy, to temperatura dochodzi tam do 75 stopni i zaczyna być zbijany mnożnik. No i wtedy wiadomo, no tracimy na wydajności, a nie o to chodzi. Dlatego zostaną zrobione pomiary, słuchajcie, na standardowych zegarach przy włączonej wentylacji w obudowie prędkość obrotowa ustawiona na najniższą. Zrobimy sobie test OCCT 40 minut, 5 minut bezczynności na początku, 5 minut bezczynności na końcu, żeby mieć cały zarys. Komputer jest tutaj włączony, tak więc tutaj już żadnych skoków termicznych na razie nie będzie. Potem zrobimy sobie również pomiar na stokowych zegarach, ale z użyciem tutaj dodatkowego wentylatora 90 mm, który zainstalujemy do środka. Ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. A potem sprawdzimy sobie, czy takie chłodzenie również z wentylatorem da rady w przypadku OC. Tak więc będą aż 3 testy, co w zamian za to, że nie będzie pomiaru głośności. Tak więc film też będzie dosyć długi, nie wspominając już o moim długim wstępie. Zaczniemy od tego, jak wygląda to chłodzenie w samej obudowie i jak wygląda jego system montażu.
No i zobaczcie, chłodzenie Zalmana, mimo że jest naprawdę stosunkowo duże, przede wszystkim, nie jest jakieś mega wysokie, tak? Więc to chłodzenie też wejdzie Wam do sporej ilości obudów, do sporej części obudów. Myślę, że to może być dla wielu plus, zwłaszcza jeżeli będą chcieli mieć tutaj dodatkowo ciszę w swojej obudowie. Co do wymiarów, to Was zapraszam oczywiście na nasz portal, tam znajdziecie te informacje. Jeżeli chodzi o kompatybilność, tutaj duży plus dla Zalmana. Zobaczcie, jeżeli chodzi o pamięci, nie ma najmniejszego problemu z kompatybilnością i to na wszystkich czterech slotach. O ile ten pierwszy jest troszeczkę tak jakby przysłonięty, tak chłodzenie rozpoczyna się na takiej wysokości, że bez problemu jesteście w stanie je wyjąć. Nie wspominając, że nie ma tutaj konfliktu z pamięciami, które miałyby nawet bez problemu wyższy radiator niż standardowa wysokość pamięci. To samo dotyczy pierwszego slotu PCI. Ja Wam tak może pokażę, będzie po prostu szybciej. Tutaj ten slot również nie jest ani troszkę zasłonięty, więc każda karta Wam bez problemu wejdzie. Co do góry, no to tutaj zobaczcie, jeżeli macie podpięcie do procesora gdzieś do góry, to tutaj niestety będzie zasłonięte. Samo chłodzenie nie zasłania pamięci mimo swoich dużych rozmiarów, dlatego że jest asymetryczne i przesunięte, o matko jedyna, i przesunięte bardziej w stronę tego tylnego wentylatora. I jak widzicie, ta przestrzeń tu jest naprawdę niewielka, dlatego ten wentylator, który tutaj będzie wyciągał powietrze za obudowę, sprawdza dobrze swoją rolę, ponieważ mimo że na samym chłodzeniu nie ma wentylatora, no to tutaj ten przepływ powietrza zawsze jest jakiś generowany. Całość, jeżeli jest zamknięta, wygląda na bardzo spójną i nie ma tutaj problemu właśnie z wyglądem, z jakąś... Nie wiem, to po prostu to chłodzenie się może podobać, tak? To jest oczywiście kwestia gustu, natomiast moim zdaniem wygląda naprawdę ciekawie. Niestety, ale pewne uwagi mam do systemu montażu. No Zalman akurat tutaj nie jest liderem, jeżeli chodzi o łatwą instalację tych chłodzeń, zwłaszcza w przypadku chłodzenia tak dużego. To oczywiście nie jest jakoś super uporczywe, natomiast przede wszystkim nawet po montażu ja się 10 razy zastanawiałem, czy ja wszystko dobrze robię, bo zobaczcie. Bez problemu jesteśmy w stanie to chłodzenie przekrzywiać. Ja Wam później pokażę dlaczego. Nawet jeżeli jest na maksa przykręcone. Natomiast bałem się, szczerze mówiąc, o to, czy ten docisk będzie dostateczny. Jest dostateczny. I bez problemu tutaj ciepło jesteśmy w stanie odprowadzić. Sami to za chwilę zobaczycie. Po odkręceniu tych czterech śrubek zajmujemy sobie tą górną nakładkę i między dwie części wewnętrzne, między takie dwie wieże, wsadzamy 90 mm wentylator, tudzież możemy go po prostu tam umieścić. To zobaczycie sobie za chwilę, teraz rozpoczynamy sobie testy na takim całkowicie pasywnym chłodzeniu coolera. Tak jak mówiłem, komputer ten cały czas jest włączony, tak więc temperatura tutaj już jest ustabilizowana, rozgrzana. Uruchamiamy sobie program OCCT. Pamiętajcie, procesor niepodkręcony. I na standardowych zegarach z trybem turbo nas tu nam się program włączy. Okay, to możemy sobie pozamykać i teraz tak sprawdzę tylko ustawienie. Mamy włączoną temperaturę, tak więc wszystkie te wskazania są jak najbardziej ok. Test ustawiony na 40 minut i tak na początek sprawdzamy sobie temperaturę pomieszczenia, temperaturę otoczenia. W tej chwili temperatura procesora 34,5 stopnia. No ja tutaj wyceluję i sprawdzimy sobie, jaką mamy dzisiaj temperaturę otoczenia. 23,7 stopnia. Mam nadzieję, że to jest dość dobrze widoczne. OK. Tak więc niemalże wzorcowa temperatura. I uruchamiamy sobie powoli test. Możecie jeszcze rzucić okiem na ustawienia programu. To o czym mówiłem, nawet temperatura spadła do 34 stopni. 5 minut bezczynności przed i 5 minut po. 40 minut czas testu. Rozpoczynamy sobie pomiar. Ja do Was wracam za te 40 minut. Zobaczcie, słuchajcie, nasz test powoli dobiega końca. Mamy 34 minuty. Test, jak wiecie, będzie trwał 40, tyle że te 5 ostatnie minut to będzie czas bezczynności. Natomiast zobaczcie sobie teraz na temperaturę. One tak się wahają w okolicy 55-55,5 stopnia. No i taktowanie tak tylko delikatnie sobie skacze, tak więc nie ma tutaj jakiegoś dużego obniżania mnożnika, jeżeli chodzi o procesor. Tak więc jak najbardziej test przeszedł poprawnie. No zaraz doczekamy do końca. No zobaczcie, teraz już w tym momencie spadło taktowanie procesora i temperatura też będzie się obniżała. Ok, teraz słuchajcie, w kolejnym etapie będziemy już testowali to chłodzenie z dodatkowym wentylatorem, to co prosiliście. Tak więc najpierw musimy odkręcić te cztery śrubki, które nam tutaj całość
przykrywają, tak żeby dostać się do tych dwóch wież. Zaraz wam pokażę, jak to przy okazji wygląda w środku. I zainstalujemy sobie dodatkowy wentylator. Pokażę wam, jak to robię. Nie cała, ale w skrócie. Ok, słuchajcie, całość już jest odkręcona. Teraz można sobie to bez problemu wyjąć i zobaczcie, jak wygląda to w środku, gdzie będę instalował wentylator. Tu, jak widzicie, mamy dwie wieże. Widać całe wnętrze. Tutaj widzicie od razu dostęp do śrub. I właśnie tutaj, między te dwie wieże, wchodzi 90 mm wentylator. Teraz tak, do instalacji samego tego wentylatora służą takie zaczepy. Je zaczepiamy tutaj o miejsca do przykręcania śrubek z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz tak, przewód możemy sobie tutaj dołem przełożyć i go od razu podpiąć. Natomiast to razem oczywiście z wentylatorem wkładamy, a na końcu zaczepiamy tutaj o tą część. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak to założę. Ten wentylator wchodzi dosyć ciasno i tutaj mamy bardzo mało miejsca przy tym wentylatorze, a że ja nie chcę tego całego wykręcać, to po prostu zainstaluję to tylko na i wyłącznie jedną tą zaczepkę. On tu wchodzi tak sztywno, ten wentylator, że bez problemu wystarczy to do tego, aby prawidłowo całość przytrzymać. Tu sobie przewód przeciągnąłem dołem. No i teraz trzeba wentylator. Aha, jeszcze jedna uwaga od razu. Zobaczcie, że to chłodzenie, jeżeli jest zamontowane, na platformie Intela będzie również w ten sposób zamontowane, to wentylator może albo wiać ciepłe powietrze na kartę graficzną, albo to ciepłe powietrze wiać tutaj do góry. Jako że ten wentylator wtłacza zimne powietrze do obudowy, czyli powietrze idzie w tą stronę, no to zrobienie tak, że drugi będzie na niego wiał, jest trochę bez sensu, dlatego ten będzie mi wiał po prostu na kartę graficzną. No i trzeba całość wsadzić. Tak wystarczy. Teraz zobaczcie, to tutaj zaczepiamy sobie. Muszę jeszcze troszeczkę głębiej schować. W ten sposób. Jeżeli to jest zapięte, to wentylator jest prawidłowo zainstalowany. Tutaj zobaczcie, wystaje tylko do wysokości tych dwóch wież. Oczywiście nie można zapomnieć o podłączeniu PWM. Tutaj w tej, w przypadku tej płyty górnej to jest również plus, że to podłączenie jest w takim miejscu, że ja jestem w stanie to zrobić bez zdejmowania wentylatora. Tylko trochę mało widzę. Jest podpięte, to tutaj nigdzie wadzić nie będzie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak przykręcić z powrotem tą zaślepkę. Zobaczcie, tak wygląda całość po zainstalowaniu dodatkowego wentylatora. Gdyby nie zaczep, który nam całość mocuje, to praktycznie byśmy nie wiedzieli w ogóle, że tutaj w środku jest dodatkowy wentylator. Ok, słuchajcie, mam już zestaw złożony razem z dodatkowym wentylatorem. Robimy sobie kolejny test OCCT, tym razem jeszcze bez podkręcenia, więc będziecie widzieli różnicę pomiędzy takim chłodzeniem z zainstalowanym dodatkowym wentylatorem, a bez niego. Początek to jest 5 minut bezczynności, więc ta temperatura tutaj może jeszcze spaść, ona się nam unormuje przed samym testem. No a potem zobaczymy, jaki będzie wynik na procesorze obciążanym z chłodzeniem Zalman FX100. Ale już z dodatkowym 90 mm wentylatorem. Drugi już test, tym razem z wentylatorem, ale też na procesorze niepodkręconym. Powoli dobiega końca. Jak widzimy, jeszcze tutaj zostały 2 minuty do końca obciążenia, potem czas bezczynności. No i zwróćmy uwagę na temperaturę. Oczywiście pełne wyniki, dokładne wykresy właśnie z OCCT będziecie widzieli na naszym portalu. Postaram się, żeby były w takiej, tak wrzucone, żeby było przede wszystkim coś tam widać. Natomiast to, co jest istotniejsze, to to, że temperatura, zobaczcie, dochodzi do 49 stopni. Nie zauważyłem, żeby podczas trwania całego testu ta temperatura przekroczyła 50 stopni, czyli jest zdecydowana poprawa w stosunku do chłodzenia bez wentylatora i to o kilka stopni. Natomiast to jeszcze nie jest przekroczony próg taki temperaturowy, żeby głośność była jakoś mocno zwiększona, dlatego posłuchajcie sobie nawet, czy ten dźwięk jest uporczywy, czy nie jest uporczywy samego chłodzenia. Tak, tylko czysto organoleptycznie chwilę. Jak słyszycie, tutaj nic praktycznie głośniej w zasadzie nie jest. I ja zaraz do Was wracam z testem, ale już z procesorem podkręconym do 4,4 GHz.
I rozpoczynamy już sobie ostatni test, tym razem na procesorze podkręconym, tutaj od razu możecie widzieć. Powyłączane są wszystkie technologie związane z oszczędzaniem energią, zabezpieczeniami termicznymi, wszystko co może przeszkadzać w OC. I zegar ustawiony na 4,4 GHz. Nie zmienia się oczywiście czas testu oraz sama jego metodyka, tak więc rozpoczynamy 40 minut obciążenia procesora, 5 minut bezczynności oraz 5 minut bezczynności już po zakończeniu obciążenia. Możecie przy okazji zobaczyć sobie temperaturę startową, ona już była tutaj wyższa. To jest oczywiście rzecz jak najbardziej logiczna, naturalna i tak być powinno. To możemy sobie zamknąć, zostawiamy samego OCCT i ja do Was wracam już z gotowymi wynikami na podsumowanie. No i moi drodzy, test nie dobiegł końca, ponieważ tak jak widzicie w OCCT wyskoczył błąd. Niestety, ale tutaj jeżeli chodzi o te ustawienia, to po prostu mamy tak naprawdę do czynienia z przegrzewaniem się już procesora. Mimo tych właściwie wyłączonych zabezpieczeń, możecie zobaczyć, zwłaszcza na ten wykres termiczny, ja go troszeczkę przesunę, to będzie to wszystko lepiej widać. I zobaczcie, temperatura podczas obciążenia dochodziła do 68 stopni, czyli praktycznie do granicy, nawet to delikatnie przekraczała, czyli do granicy termicznej tego procesora, który przypomnę jest ustawiony na 70 stopni. I w tym momencie następowało zbicie mnożnika. Kiedy temperatura się obniżyła, to oczywiście jest widać i można to pokryć z częstotliwością. Wykorzystanie procesora. Tutaj mamy, zobaczcie, taktowania procesora. Widzicie końcówkę tego wykresu, myślę, że to wystarczy. Cały czas jest 4,4 i w tych dwóch miejscach jest spadek do 1,4 taktowanie procesora. I właśnie w tych momentach mamy obniżenie temperatury. Kiedy temperatura spadła do około 60 stopni, znowu mamy taktowanie 4,4 i temperatura się podnosi. Kiedy znowu dochodzi do granicy, spada. I tak w kółko mamy błąd, procesor nie przechodzi w tym momencie testu stabilności. Oczywiście to nam mówi jak najbardziej też dużo o tym samym chłodzeniu. Również tutaj zainstalowanym dodatkowo wentylatorem. No i moi drodzy, czas na podsumowanie naszych testów oraz tej recenzji. Może zacznę od zalet tego chłodzenia. Przede wszystkim jest to kuler pasywny, tak więc nie ma tutaj przez niego wytwarzanych absolutnie żadnych dźwięków, chyba że zainstalujemy ten dodatkowy wentylator. Natomiast wtedy głośność chłodzenia będzie zależała w zasadzie od wentylatora, który wybierzemy, więc trudno za jakiekolwiek dodatkowe hałasy winić samo chłodzenie. Kolejnym dużym plusem moim zdaniem tego chłodzenia jest fakt, że mimo stosunkowo dużych wymiarów, jeżeli chodzi o jego wysokość i szerokość, mamy tutaj możliwość dostępu bezproblemowego do wszystkich pamięci. Mamy również pełni funkcjonalny pierwszy slot PCI, natomiast są problemy i nie ma dostępu, jeżeli chodzi o niektóre podłączenia do 8-pinowego czy 4-pinowego gniazda procesora. Wszystko zależy od jego umiejscowienia. Tak więc tutaj za to pamięci naprawdę duży, duży plus. Kolejna kwestia to jest kwestia wydajności. Jeżeli chodzi o użycie tego coolera w takiej postaci jak teraz, czyli praktycznie bez żadnego wentylatora, jedynie z tym obiegiem powietrza, który będzie w obudowie, to moim zdaniem wydajność jest na naprawdę dobrym poziomie, ponieważ temperatury są całkiem przyzwoite, nie ma problemu z włączeniem się jakiegokolwiek zabezpieczenia termicznego. Pamiętajcie tylko o tym, że no, jednak przewiew przez obudowę być musi, bo inaczej ciepło będzie się tu kumulowało, a będzie miało problemy, żeby tutaj dalej wydostać się, że tak powiem, do powietrza. Wysokość. Jeszcze powinienem wspomnieć o wysokości tego coolera. Zaledwie 157 mm. To nie jest duże chłodzenie, dlatego wejdzie praktycznie do każdej obudowy, nawet takich ciaśniejszych midi tower. I myślę, że to jest duży plus też dla wielu użytkowników. Jeżeli chodzi o możliwość instalacji wentylatora i wyniki termiczne po instalacji tego wentylatora. Oczywiście to, jakie będziemy mieli temperatury, również w dużym stopniu zależy od samego wentylatora. Natomiast skupmy się na faktach, na tym, co my mieliśmy tutaj podczas testów. Jeżeli chodzi o wyniki dla procesora niepodkręconego, to testowy FX6300 utrzymywał bardzo dobre temperatury, poniżej 50 stopni Celsjusza. Wszystkie wyniki są oczywiście dostępne na naszym portalu według nowej procedury testowej, która tam też jest szerzej opisana. Natomiast niestety, ale przy OC do poziomu 4,4 GHz temperatura
rosła co prawda dosyć wolno i ten test tam ze spokojem sobie już kilkanaście minut był, natomiast w końcu doszła do granicy 70 stopni, kiedy włączyło się zabezpieczenie termiczne procesora, zostało zbite taktowanie, najpierw raz, potem drugi raz, a za trzecim razem po prostu wyskoczył błąd i procesor nie przeszedł testów stabilności na tym chłodzeniu, mimo że z takimi ustawieniami, z identycznymi ustawieniami na innych chłodzeniach tutaj bez problemu taki test przechodzi. Tak więc jest to pewna zasługa samego chłodzenia. Reasumując i podchodząc już do ostatecznego werdyktu, to chłodzenie doskonale spełnia swoje zadanie, jest funkcjonalne. Aha, jeszcze jedna informacja, moim zdaniem montaż tego chłodzenia i to jak sztywno siedzi mógłby być lepszy. I okej, wracamy do tego podsumowania, także jednym słowem, jest to naprawdę przemyślane chłodzenie, mamy dostęp do tych elementów, które najczęściej, że tak powiem, możemy sobie wymieniać, dokładać, czyli przede wszystkim do pamięci RAM, mamy również funkcjonalny pierwszy slot PCI i to chłodzenie nie zajmuje tak dużo miejsca, jeżeli chodzi o wysokość, bo wejdzie nam do praktycznie każdej obudowy typu MIDI Tower. Co do wyników termicznych, to chłodzenie na stokowych zegarach, nawet z naszym testowym FX-em, który no jak wiadomo do najchłodniejszych nie należy, były jak najbardziej bardzo dobre i tutaj trudno się przyczepić. Natomiast potwierdza się to, co Wam mówiłem z rozpakowania, to jest cooler pasywny, on ma przede wszystkim zapewnić nam ciszę w obudowie, dlatego to, że nie przeszedł naszych testów po podkręceniu, nie dyskwalifikuje go tak naprawdę, przynajmniej moim zdaniem w moich oczach, bo nie do OC on został stworzony. Dodatkowy wentylator poprawia temperaturę, ale nie na tyle, żebyśmy mogli tutaj się bawić w jakiś super overclocking naszego procesora. Moim zdaniem to chłodzenie zasługuje jak najbardziej na 5 gwiazdek, mimo tych oczywiście drobnych wad, które tutaj występują, natomiast jego cena również nie jest jakoś super wygórowana, jak na kule w zasadzie tak funkcjonalny i pasywnie chłodzony. Natomiast do rekomendacji jeszcze troszeczkę braknie, stąd tutaj wyróżnienia naszej redakcji. Chłodzenie FX od Zalmana nie otrzymuje, ale pełne 5 gwiazdek zasłużenie. My się widzimy w następnych filmach. Hej!